Cryptomasters przedstawiają... A jeżeli nie, to powiem Ci szczerze. Ja jestem osobą, która naprawdę przeczekała mnóstwo lat. Słuchajcie, 9 lat jestem w Bitcoinie. No nie udało mi się oczywiście wszystkich Bitcoinów przetrzymać, bo no nie udało się, bo życie też kosztowało. Pizzę kupiłeś? No, jest to imprezy za 200 na przykład bitów, nie? Na weekend. Więc wiesz, no są takie sytuacje. Nie no wiesz, ale trudno, ale impreza nie była zła. Szejkowie do dziś to robią. Dokładnie tak, a chociaż nie była to super luksusowa impreza za 200 bitcoinów, ktoś powie, no chyba oszalał. No nie była, bo to nie te czasy, słuchajcie, to był bitcoin za 300-400 zł. Chociaż nawet nie, co ja mówię, jakie 300 zł, to by było jeszcze super impreza. Naprawdę kosztowało dużo mniej. Nie, to przypomnę sobie razem z Mateuszem, jak szliśmy na imprezę, to naprawdę, uwierzcie mi, jak sprzedawało się bitcoiny, to teraz dopiero myślę, ale głupi byłem, ale znowu bym nie poszedł na tę imprezę. No i to takie właśnie nigdy nie wiadomo. Ale tak to jest, więc bitcoinu troszeczkę gdzieś tam zatrzymało się i udało się przetrzymać tyle lat. Ja myślę, że warto teraz też tak popatrzeć. Choć jeżeli popatrzymy na statystyki takie ostatnie, no to Ripple w tamtym roku dał 68% zysku. To Bitcoin dał tylko 1200. To słabe statystyki. Bieda, tylko 1200 do 68 tysięcy. To robi swoje. Fakt, że popatrzmy na to, że kryptowaluty rok do roku naprawdę przynoszą same zyski. Nie całe życie jest tylko do góry. Tak? Pamiętajmy. No kiedyś musi to stanąć. Choć czy to ten moment teraz... Z mojego punktu nie. Na pewno. Ze względu na to, że tak jak powiedziałem, 20 milionów ludzi, to dużo jest takich aspektów, na które ja analizuję, że to jeszcze jest po prostu raczkujący temat, nie? Ale ten raczkujący temat też duże, potężne firmy będą szybko miały zbić też na dół. To o tym pamiętajmy. Dlatego te skoki góra-dół mogą występować bardzo często. Mhm. Ale wiele osób potrafi na tym zarobić. Nie, no pewnie, no po to jest BitBay, no trzeba grać. O to chodzi. Jak gramy, no to zarabiamy. Tylko umiejętnie, nauczmy się po prostu grać.